Dzień dobry. Pod nazwą Invento ET165 kryje się niezwykle praktyczny, ergonomiczny i przyjemny dla oka podnośnik do kół samochodowych o maksymalnej masie 65 kg. Estetyczna podstawa zamocowana na blokowanych kółkach kryje w sobie akumulator, silnik i napęd śrubowy. Akumulator pozwala silnikowi na wykonanie około 200 cykli podnoszenia koła, a napęd śrubowy zezwala na ustawienie koła w stosunku do piasty z 2 mm dokładnością. Na niezwykle prostym i przejrzystym panelu sterowania znajdują się dwa przyciski, góra i dół. Maksymalne położenie i minimalne położenie jest sygnalizowane dźwiękiem oraz zapaleniem się diody. Znajduje się tu także wskaźnik naładowania baterii. W części roboczej podnośnika znajduje się winda napędzana śrubą i wyposażona ona jest w obrotowe widły, które ułatwiają obracanie koła po zamontowaniu. Zabezpieczeniem obręczy zajmują się te dwie rolki, elastyczny ogranicznik i elastyczna taśma z zaczepem z tworzywa. A teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Podjeżdżamy kołem, obracamy, zabezpieczenie i z pomocą dwóch prędkości obrotowych w górę na 1,20 m. I jeszcze jedna rzecz. Mając na dość znacznej wysokości spory ciężar, warto zabezpieczyć się na czas pracy, wyłączając urządzenie. Jestem przekonany, że zgodzicie się ze mną. Koła w samochodach są coraz większe, coraz cięższe, a zdrowie jest tylko jedno. Uważam, że warto zainwestować w tego typu urządzenie.